Stary polski YouTube wyglądał kiedyś kompletnie inaczej niż tak, jak wygląda to teraz. Oraz duża część osób może nawet nie znać niektórych YouTuberów, którzy to kiedyś byli bardzo popularni na tej platformie. Zrobiłem ten film, bo sam teraz mniej śledzę YouTuba, przez niestety niepodobający mi się montaż czy tematyka filmów, tym bardziej jak chodzi o polską scenę Minecrafta. Wymieńmy więc czterech YouTuberów ze starych czasów, tej jakże popularnej platformy, którzy to na ten moment mogą być nieznani dla nowych odbiorców. Wilczaks. Popularny ze sprawą starej serii z Minecrafta o nazwie Minecraft Piraci. Kanał ten znają prawdopodobnie tylko nieliczni, ponieważ nie robił on kiedyś tak dużych wyświetleń jak inni na tej liście. Chociaż wahały się one między 50 tysięcy a 100 tysięcy. Co ciekawe, jeden z tych odcinków zyskał nawet ponad 260 tysięcy wyświetleń. Seria Minecraft Piraci była serią fabularną, opowiadającą o tytułowych piratach i ich przygodach. Kanał ten działał od roku 2011 do 2016, lecz gdy ten przeszedł z Minecrafta na inne gry, stracił swoją popularność i wyświetlenia pod jego filmami zmalały do średnio od 100 do 400 wyświetleń. Niekryty krytyk. Kanał ten komentował m.in. paradokumenty czy bajki lecące w telewizji w bardzo zabawny sposób. Osobiście kojarzę go z filmiku o smerfach, trudnych sprawach czy muminkach. Co ciekawe, jest to jedyny kanał wymieniony na tym filmie listy, który to swoją popularność zachował i do dnia dzisiejszego niektóre jego filmy przekraczają barierę 90 tysięcy wyświetleń. JJ Joker. Wiele razy na tym kanale mówiłem o tym kanale, lecz powtórzę go teraz prawdopodobnie nie ostatni raz. Andrzej, czyli JJ Joker, najbardziej znany ze swoich dwóch serii, Pod kapeluszem oraz oczywiście Przygody z Minecraft, gdzie ta druga seria dostała aż 3 sezony. Ja osobiście najbardziej jarałem się drugim sezonem Przygód z Minecraft, do której czasami bardzo lubię sobie powrócić. Andrzej w pewnym momencie znikł z powodu tak zwanej gorączki, a potem po 3 latach magicznie wrócił i po jakimś czasie znowu znikł. Przynajmniej z YouTube'a, bo bez żadnej informacji przeniósł się na Twitcha, ale dziś nie o tym. Średnio widząc odpowiedzi niektórych moich młodszych znajomych, nikt z nich nie kojarzył tego kanału. A jak już, to wiedział, że to taki bardzo stary kanał, co kiedyś znikł i wrócił. MC Squad 11. Kanał znany m.in. z Minecraft Power Rangers Dem oraz także z jego najpopularniejszej serii Przygoda Minecraft. Była to seria fabularna, która od roku 2011 prowadzona była do 2015, a następnie kontynuowana pod inną nazwą. MC Squad 11 w 2013 roku przeniósł się na nowy kanał nazwany MC Squad, który to kontynuowany jest do teraz, a 4 miesiące temu została stworzona 6-odcinkowa seria o nazwie Azyl, na oglądanie której bardzo polecam. MC Squad to jeden z moich ulubionych kanałów ze starego polskiego YouTube'a, o którym mało osób wie lub mało osób go pamięta. To tyle na dzisiejszy odcinek. Dziękuję ślicznie za oglądanie, życzę miłego dzionka lub wieczorku i do zobaczenia.